Cześć, ja jestem Skinny i chciałbym Was powitać bardzo serdecznie na kanale Videotest.pl. Dzisiaj zagramy sobie w grę, pewnie bardzo dobrze Wam znaną, Assassin's Creed 3. Jesteśmy mniej więcej w 1/4 gry, jeżeli chodzi o fabułę. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować misję główną, z głównej linii fabularnej. O. Tak, nie szybko. Podróż, przejdziemy się tam pieszo. No, może za pomocą konia. Ta gra jest dla mnie, o kurde, pewną nowością, ponieważ byłem przyzwyczajony do grania Ezio, czy Eciem, czy jak to tam inaczej mam powiedzieć. W każdym bądź razie, dawno, dawno temu grałem sobie w Assassin's Creed Revelation. A będę miał okazję nabyć w niedługim czasie Assassin's Creed Black Flag, więc chciałem pograć sobie w część poprzednią. Tak, oto jestem. Cieszę się, że mogę być tutaj z wami. Zobaczymy, jak mi wyjdzie cała gra. Chciałbym wam powiedzieć, że gram przy pomocy kontrolera do Xboxa 360, przeznaczonego do komputerów PC. Troszeczkę nim już grałem, ale mogę popełniać jakieś głupie błędy, więc mam nadzieję, że nie będzie was to zbyt bardzo irytować. Jak widzicie, połać terenu w grze mamy bardzo rozległe, ale niestety nie za bardzo jest tutaj co robić oprócz polowania, które jest przyjemne, aczkolwiek nie wiem, czy jest jakiś głębszy sens łapać tą dziką zwierzynę. Wcześniej mogliście zobaczyć atak wilka na moją skromną osobę. Na szczęście udało mi się go odeprzeć, co nie zawsze się udaje, a wilki są w tej grze bardzo groźne. Jakie zmiany po stosunku do ostatnich części mi się tutaj podobają w tej grze? No na pewno poruszanie się jest bardziej płynne. Poruszanie w sensie ten free running, który asasyni tak bardzo chętnie uprawiają. I zresztą nie tylko asasyni, bo templariusze również. Raczej wam nic nie zaspoileruję, bo ta gra już wyszła jakiś czas temu. Nie wiem dokładnie, ale chyba w 2011 roku? Tak mi się wydaje. Chociaż nie dam za to głowy. Dobra, może sobie pojedziemy na koniu w sumie, bo to będzie dosyć długa przejażdżka. Przebieżka, czy jak to nazwać. Chodź, koniu wierny. Wierny druhu mojej podróży. O tak, pogalopujemy sobie. Patataj, patataj. Koło zdygnaj. To były owce, chyba raczej owce, nie kozy. Przeczuwam, że jesteśmy gdzieś niedaleko. No, jeszcze troszeczkę. Pojedziemy sobie skrótem przez las. Dobra, żartuję, nie wiem, czy to jest skrót, czy nie. Oh fuck. Dobra, możecie zobaczyć walkę, która jest bardzo przyjemna, jak to na Assassin's Creed przystało. O kurde. Słyszałem, że walka w tej grze jest bardzo prosta, aczkolwiek powiem wam, że dla mnie jest nie za bardzo prosta. Nie wiem, w jakim ja języku do was mówię w tym momencie, ale to wynika pewnie z tego, że dawno nie nagrywałem żadnej gry, ani ogólnie nic na YouTube'a i muszę się do tego ponownie przyzwyczaić. Mam nadzieję, że materiał wyjdzie lepszy niż mi się wydaje, że wychodzi. O, dostarczymy sobie aktualnie list. Masz kopię.
To jest jedna z misji pobocznych. Trochę taka dziwna. Mamy dostarczać przesyłki listowe osobom znajdującym się gdzieś w odrębie mapy. To jest trochę dziwne. Bo jestem asasynem, a nie listonoszem, no ale... Sztuczne wydłużanie rozgrywki. Znowu będą mnie bić. Łap strzałę. Ło, żyje jeszcze. Fuck, ubierz go. Dobrze. Nie lubię tych momentów. O kurde. Nie jestem pewien, ale postać chyba czasami nie robi tego, co chciałbym, żeby robiła. O kurde, kurde. Giń. O, tak piękny finisher. Przeszukamy zwłoki teraz. Gdyż jak widzicie, troszeczkę olałem tutaj wątek ekonomiczny w tej grze. Staram się po prostu pędzić do przodu z fabułą. I nie za bardzo mam fundusze na nowe bronie, ubrania i tak dalej. Dlatego wspomagam się szabrownictwem. Ale to jest tylko gra komputerowa, więc wolno mi. Chodź tutaj, mój wierny kuniu. Kuń. Dobrze. Lecimy do misji, biegniemy właściwie. Galopujemy. Nie wiem, czemu niektórzy też narzekają na oprawę graficzną tej gry. Jak widzicie, nie wiem czemu ja nie mogę tego robić, ponieważ grafika występująca w ogóle w grach Assassin's Creed jest dla mnie wystarczająca do czegokolwiek i nie potrzebuję lepszej grafiki w grach. Ogólnie widać, że jest to gra stworzona przez Ubisoft. Nie wiem dlaczego, ale gry od nich mają coś charakterystycznego i wspólnego. O kurwańska. Hey, stop a minute. Hold on a second, mister. We want to talk to you. Noticed you got a thief's hand. You want to prove yourself? Here's a list of things for you to get. Go on, try to impress us. What? Mały mnie chyba z kimś pomylił. Nie wiem, czy oni mnie tu będą bić. Chyba nie. Uff. Jestem chwilowo bezpieczny i niestety doświadczam spadku FPS-ów, co nie za bardzo mi odpowiada. Więc możecie mieć przez to małe trudności w oglądaniu. Ogólnie gra chodzi bardzo płynnie, bez nagrywania. Na najwyższej rozdzielczości, na najwyższych detalach mam stałe 60 klatek na sekundę, więc nie mogę narzekać. Dopiero program, którego używam, strasznie zamula tą grę. Dobra, gdzie to my musimy iść teraz? Indyki! Fajnie. Super. W grze są indyki. Jestem pod wrażeniem. Więc co, może troszeczkę się powspinamy. Hop. No, to się powspinałem. Mam nadzieję, że się naoglądaliście. Nie no, żartuję, powspinamy się jeszcze troszeczkę po tych budynkach.
tak jak już wspominałem, bieganie po dachach w tej grze zostało nieco uproszczone w stosunku do poprzednich części. Tu wystarczy tylko trzymać jeden przycisk i postać robi za nas wszystko, co akurat mi pasuje, bo mniej się mylę. A przynajmniej nie aż tak bardzo jak w poprzednich częściach, gdzie wykonywałem skoki, których nie chciałem wykonywać, w strony, w które nie chciałem się udać. Dlatego uproszczenie sterowania jak dla mnie jest na plus. Dobra, gdzie to my musimy iść? Dobra, już jestem niedaleko. Nie wiem w ogóle, czy wam pokażę w końcu tą misję, bo myślałem, że będzie troszeczkę szybciej z dotarciem do niej. No ale cóż. Wydaje mi się, że jak coś obiecałem, to wypadałoby tego dotrzymać. Więc odcinek może być troszeczkę przydługi. I dla was nużący. Dla mnie nie, bo ja się w tej grze bawię wyśmienicie. Przepraszam, przepraszam. Z drogi, kury, z drogi. Bardzo panią przepraszam. Ale biegnę do arcyważnej misji. Jep, dobrze. Nie, 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 nie wykryjesz mnie. O kurwańska. I sympathize with your frustrations, gentlemen. To był niezły skok. My reluctance to kick the hornet's nest. The tourist thing, no matter what you do, but it will make it count. Dobra, rozpoczynamy misję. W tym momencie ja się będę troszkę uciszał, bo jestem ciekawy fabuły. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Well, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman. At least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was... O, co się stało? Hey! It's my home! No matter what you thieves call taxmen say! The gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now! Open this door or these men will break it down! Ah! The bullocks! We're coming in! Ah! Oh! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Okej, zapowiada się brutalna walka. Yeah, pięknie. Dobra, to nie było zbyt trudne. Kurde, nie zdążyłem go przesłuchać. Gdzie są moje ciała? Mój lód. Gra bezprawnie zabrała mi lód. Dobra, dołączymy do tego kolesia. Jakiś dziwny znaczek na mapie, nie rozpoznaję go. Ale nie będziemy się tym teraz zajmować. Pójdziemy dokończyć misję. Oj, przepraszam panią.
Biegnij, Connor, biegnij! Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Coś czuję, że nie za bardzo będą chcieli mnie przepuścić. Wykorzystamy to drzewo. Spieprzaj. Dobra. Wrogowie są przy... What? Kurwańska, będzie do mnie strzelał. Jebany. I trafił. Masz z łuku, ziom. No. O. Dobra. Nie żyje. Muszę odzyskać teraz swoje strzały. Dobra, w sumie mogę iść tędy. No i jest dobrze. 40 metrów do celu. Aha, to będą te drzwi. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stefan Chaffaut. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. No okej, okay. Więc zajmiemy się gościem. Który handluje nielegalną herbatą. A co z ziołem? Kolejny jebitny, oczojebny ekran wczytywania. Kto w ogóle wymyślił ekrany wczytywania na biało, kurwa. Pardon me. Come on, mate. O-o! Czy to herbatka? Dobra, udajemy się na miejsce zbrodni. Poborcy podatkowi. Czy mam tu jakieś bomby na stanie? Mina podtykowa. Don't remind me. A pox on all who's been bathing in winter is helpful. A pox on all who bathe in... Ja chcę użyć miny podtykowej. No to chodźcie do mnie, chłopasie. Wybierzemy sobie łuk. Niech panie przejdą. Czy ta pani ma brodę? To chyba cień, mam nadzieję. O cholera, mnie też potknęło. Dobra. Fucking hell. Kurwa mać. Ci z tymi muszkietami wkurzający są strasznie.
What the fuck? Ginij, śmieciu. O cholera, może być ciężko. Zginę, zginę. Kurwa, przeładowanie pistoletu. Dobra. Gin ze strzały. No zabliżesz go. Dobrze. Uff. Podniosłem swój rozgłos. Niedobrze, niedobrze. Czyli zaraz będą mnie ścigać, kolesie. Zlutujmy ich szybko i... pędzimy do naszego punktu docelowego. Ale myślę, że ten punkt zobaczycie w następnym odcinku, o ile będziecie chcieli, żeby taki odcinek powstał. Więc subskrybujcie, łapkujcie ten kanał. Mój film łapkujcie, kanał subskrybujcie, oczywiście o to mi chodziło. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Ja jestem Skinny, życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia, o którejkolwiek porze to oglądacie. No to tyle by było. Nareczka, cześć!